Rosja. Mężczyzna zabił wilka. Udusił go gołymi rękami. Rosja. Mężczyzna udusił wilka gołymi rękoma. Kamery CCTV we wsi Nowotroickiej w Republice Baszkirii zarejestrowały niezwykłą sytuację. Opublikowane nagranie ukazuje anonimowego rolnika walczącego wręcz z wilkiem. Farmer udusił zwierzę gołymi rękoma. Wilk wdarł się na teren gospodarstwa należącego do mężczyzny. Dzikie zwierzę zabiło dwa psy należące do farmera i zaatakowało konia. Na nagraniu widzimy, jak rolnik rzuca się na drapieżnika i szamocze z nim w śniegu, a następnie wielokrotnie uderza po pysku i chwyta za szyję gołymi rękoma. Rolnik nie zdążył podnieść karabinu i przystąpił do walki ze zwierzęciem na gołe ręce, powiedział jeden z cytowanych przez TheSun lokalnych reporterów. Mężczyzna nie wyszedł z pojedynku bez szwanku. Farmer pozujący do zdjęcia z zabitym wilkiem został wielokrotnie pogryziony i przeszedł testy w kierunku wścieklizny. Nie wiadomo, dlaczego zwierzę zdecydowało się na atak na farmę. Wkrótce powinniśmy poznać dokładną przyczynę, powiedziała Galina Dziuba, szef regionalnego oddziału weterynarii. Czy to się stało, ponieważ wilkowi brakowało jedzenia lub był chory? Zastanawia się kobieta. Lokalni mieszkańcy mają swoją teorię. Lasy są niszczone i palone, więc wilki tracą swoją zwykłą zdobycz, powiedział jeden z nich, nawiązując do postępującej wycinki okolicznych lasów. To całkowicie wina człowieka. To tak, jakby wilki zostały bez dachu nad głową, dlatego właśnie wychodzą z dziczy, powiedział.